Dziękuję ojcu i matce za to, że wybrali, żeby zostać w Polsce. Inaczej urodziłbym się w mieście czołgów i płomieni. Ojciec odrzucił kontrakt, a ja urodziłem się w Warszawie. Koszulka Guns N' Roses i siwa. To była moja dyrektorka z podstawówki. Wkurwiała mnie straszliwie, bo była komunistką, a ja miałem mały znaczek Solidarności wpięty w moją koszulkę Guns N' Roses z przodu, a z tyłu, na tym t-shircie, był obrazek z dziwką, rozwaloną pod płotem, przeruchaną, z napisem na płocie Guns N' Roses was here. Muza. Śmierć Prodigy, grudzień 2017, szok. To był piąty z pierwszej piątki raperów, na których się wychowałem. Rest in peace. Zainwestowałem w mobilne studio wtedy i napisałem pierwszą piosenkę na album X. Pierwszą od ładnych paru lat. Chyba to była Sinusoida. Pomyślałem, jak nie teraz, to kiedy? Nie liczę strat. To moja gruba kreska od obecnego szufladkowania muzyki rap. Rap żyje i ma się dobrze. Moda na dziaranie twarzy przeminie, a dziary nie. Prank! No sport odegrał w moim życiu chyba najważniejszą rolę. Dał mi schudnąć, wrócić do formy. Dał mi uczestniczyć w Pucharze i Mistrzostwach Polski w wake skate. No i dał mi w końcu czuć się flexible i dał mi wrócić do deskorolki. Także tak. Studia w Sydney to ciężka walka, jeśli jesteś sam jak palec. A ja tak właśnie tam wylądowałem. Nie znałem nikogo. Po 3 latach w Australii, skończonym Leadership and Management Diploma, mam tam przyjaciół, brata z tej samej matki, ale z innego wcielenia, Dave'a. He was born ready. Dziękuję wszystkim moim pracodawcom, którzy za uczciwą, ciężką pracę dali mi zarobić na moje studia w Australii. Miłość po polsku. Zawsze mnie wkurwiało bazgranie po fladze przez tych gamoni wszystkich na zawodach, na Małyszu i tak dalej, i tak dalej. A to jest przecież symbol narodowy, którego nie wolno bezcześcić. Nie można na tym pisać kozia wulka, czy też innych hasełek swoich własnych. No i postanowiłem napisać o tym piosenkę. Bumerang, bo powracam w formie. Australia, deskorolka, podróż po Filipinach, Azji oraz EU daje do myślenia. Miałem bardzo dużo szczęścia, że mnie gdzieś na tych hardkorowych tripach, rewirach nie ukatrupili. Magnesy tym sterują, ha? Magnes wszystko napędza. Dzięki Dave, Mateo, cała rodzina profesora Dąbrowskiego, Łuki, Venculion, Saulo, Clement z Burgundii, Clement i cała reszta, o której nie mam niestety możliwości wspomnieć w tak krótkim czasie. Dzięki. Ojciec nie zgodził się, żeby Ubecja szpiegowała dyplomatę z Niemiec, który był naszym sąsiadem z ulicy Dąbrowskiego. Ich cała rodzina nazywała się Helmut. Bardzo nam wtedy pomagali, zanim Ubecja zabrała naszą willę na Mokotowie i urwała nasz kontakt. Forever. Zimne serca nie są disem na żadnych raperów. Zamknąć to w krótkim punkcie? Proszę. Jogurt i Jotka wyprodukowali prawdziwy rapowy hit. Dla mnie oczywiście. Sospitos Studio Warszawa, Skatefront, Perez, skejci spod Witosa. Sporo śmiechów mieliśmy z Szymonem przy okazji odgruzowywania i instalowania się w siedzibie Sospitos na Kredytowej. Projekt ten odpowiada za stałą współpracę z label. I oczywiście to studio jest odpowiedzialne za jeden z moich singli, a.k.a. Sęp. Hijacka oczywiście poznałem podczas mojego pobytu w Anglii kilkanaście lat temu. Zrobiliśmy wtedy
nieco więcej materiału i odnalazłem jedną z tych piosenek po 10 latach. Stąd właśnie If They Knew na tym albumie. '33 Nordpool NDSM. To nie jest tylko karton i jego studio w Amsterdamie. To jest bardziej trupa artystyczna związana z legendą jednego z polskich beatmakerów. Są tutaj malarze, tancerze, muzycy, aktorzy, producenci, wokaliści. Worldwide. Bardzo kreatywnie jest w Amsterdamie. To jest historia nie moja, tylko mojego kolegi z jednego z hosteli. Wielki Afroamerykanin z niemieckim paszportem i jego kumpel z Ameryki weszli do środka jednego z tych sex clubów, zachęceni przez piękne laski na zewnątrz. W środku chcieli ich przerobić, nakręcić na za duży rachunek. Kiedy odmówili zapłaty, właściciel klubu postraszył ich policją. Fanem science fiction to ja byłem od zawsze oczywiście i stąd postapokaliptyczna, a przede wszystkim Lem. No byłem w Kalamba Laguna i przypadkowo kompletnie natknąłem się na żonę Sanego Bandili, w jedyną białą dziewczynę, jaką widziałem w promieniu 100 kilometrów, która akurat pływała ze mną w basenie. Za chwilę Sany podszedł. Słyszę bity. Pytam się, jesteś raperem? On mówi, tak. Mówię, no to dobrze, bo ja też jestem raperem. No i mnie zaprosili na imprezkę tego wieczoru, a później już poleciałem z nimi do Makati, do Manili. I nagraliśmy Polipino.